Dwa dni zmagań, 120 rozegranych spotkań, ponad 200 zawodników i prawie 440 goli. Czołowe zespoły z rocznika 2012 wzięły udział w halowym turnieju piłki nożnej Wokar Cup 2022. 24 drużyny z czterech województw – podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego – zmierzyły się na boiskach w Pilźnie i Dębicy. Na najwyższym stopniu podium stanęli młodzi sportowcy z Legionu Pilzno, współgospodarza piłkarskiej rywalizacji. Legion! 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 Fajna zabawa. Cieszę się. Dużym sukcesem, że umiemy grać w piłkę. Zasłużona. Bardzo jesteśmy dumni z naszych chłopaków, z wszystkich drużyn. Serdecznie gratulujemy i mamy nieodpartą satysfakcję i cieszymy się, że to może też jeszcze zmobilizuje ich do tego sportu bardziej. Zespoły rywalizowały w czterech grupach: platynowej, złotej, srebrnej oraz brązowej. Ja lubię grać z kolegami, fajna zabawa, można sobie pokopać oczywiście. Mi się bardzo spodobała i mam fajnych kolegów. Jest rywalizacja, jest zabawa, na pewno jest dużo grania i jest fajnie. I w ogóle jest dużo grania, dużo drużyn fajnych, mocnych, no i że jest rywalizacja zacięta. Radość, że gram w piłkę. Mój tata grał i razem z nim trenowałem. My, tak jak Iglopol, organizujemy już od wielu lat cykliczne turnieje halowe. I podczas jednego z nich z Bogdanem Saletnikiem doszliśmy do wniosku, że skoro właściwie równolegle organizujemy takie turnieje, czemu nie zrobić większego wspólnie, prawda? I od takiego pomysłu zaczęliśmy konkretne plany i stąd właśnie Wokar Cup. I tutaj na pewno muszę podziękować Wojtkowi Ochabowi, który wsparł tą imprezę, a także starostwu powiatowemu, który jest głównym patronem tej imprezy. 24 zespoły, dwie hale, dwa miasta, rzeczywiście pełny sukces. Młodzież zaangażowana do bólu, spory, kłótnie, ale zaobserwowałem też, że i u rodziców nawet większe i u trenerów niż u dzieci. No ale to dobrze, emocje są, to jest w końcu sport, zdarzają się też jakieś akcje poważniejsze, ale faktycznie piękne obiekty. Tutaj w Pilźnie no to hala sportowa w dawnym zespole, no z dawnym gimnazjum, obecnie w szkole podstawowej, naprawdę piękna, duża, z trybunami. No i w Dębicy, wiadomo, dom sportu. 24 zespoły łącznie, dzisiaj od rana 12 tutaj, 12 tam, końcówka, czyli wieczór, rzeczywiście po 6 zespołów. No i mamy finalistów, pierwsze miejsce Legion Pilzno, drugie miejsce Wisłoka Dębica, więc no, trzeba powiedzieć, że pełnym sukcesem to się skończyło, bo drużyny tutaj były z całej Polski. Także jestem bardzo zadowolony, dumny, szczęśliwy, no i gratuluję wszystkim zwycięzcom, a szczególnie naszym drużynom, naszym zawodnikom, bo to pokazuje, że szkolenie w Dębicy i w Pilźnie jest na bardzo wysokim poziomie. Mam nadzieję, że później ci wszyscy piłkarze będą grali w naszym trzecioligowym zespole, czyli w Wisłoce, a też pewnie i w Iglopolu, więc myślę, że to dobrze dla nas wszystkich, że w Dębicy takie turniej się odbywa, no i że Pilzno też się w to włącza. Gratuluję organizatorom, sponsorom, no i władzom, które udostępniły te piękne budynki i te obiekty, żeby nie stały puste. Bardzo dobra kolejna impreza. Wiele drużyn z tego powiatu, jak i z województwa podkarpackiego. Jak zawsze wygra najlepszy. Myślę, że te turnieje służą temu, żeby te drużyny się ogrywały i myślę, że tutaj rodzą się nowe talenty na miarę Roberta Lewandowskiego. Świetny turniej, 24 drużyny. Świetnie, że Pilzno wygrało. Cieszymy się, że cieszą się turnieje tutaj takim powodzeniem i zapraszamy za rok znów wszystkie drużyny. Młodzi piłkarze mogli liczyć na głośny doping kibiców. Bardzo poczynę, bo dzieci przynajmniej się ruszają, nie siedzą w domu, tylko ćwiczą i się ruszają, nie siedzą przed telefonami. Bardzo, bardzo fajny turniej, super zorganizowany. Myślę, że więcej takich turniejów na Podkarpaciu powinno być. Co, dzieciaki grają, bawią się. Mój syn gra już bardzo długo, czyli połowę życia praktycznie. Zmiany? Do przodu. Zmienił się, ma troszkę ciekawsze zajęcia niż siedzenie przy komputerze jedynie i granie, tak jak jego brat.
Wydaje mi się, że jednak sport jest czymś, co jest bardzo ważne dla dzieci, dla rozwoju, dla aktywności fizycznej. No, ma pasję, także to jest bardzo ważne. A wszystkich zawodników młodych i rodziców zapraszamy zawsze do nas do Iglopolu. Jak widać, jest poczęstunek zawsze dla wszystkich otwarty, są różne smakołyki, dzieci rywalizują, bardzo się cieszą z takiego współzawodnictwa, także serdecznie zapraszamy zawsze do Iglopolu. Bardzo dobry pomysł, bardzo dobra organizacja, dzieci są zadowolone, rodzice też. Myślę, że to jest bardzo dobry, fantastyczny pomysł i jesteśmy wdzięczni naszym trenerom, że się podjęli organizacji czegoś takiego. W mojej opinii impreza wypadła jak najbardziej pozytywnie. Myślę, że każdy uczestnik wyjechał z turnieju z uśmiechem na twarzy, więc planujemy oczywiście kolejne edycje tego turnieju. Na halowy turniej piłki nożnej Wokar Cup 2022 zaprosi UKS Legion Pilsno we współpracy z Akademią Piłkarską Iglopol Dębica, a także sponsor tytularny Wokar Autoczęści, partner główny Powiat Dębicki oraz pozostali partnerzy Gmina Pilsno, Miasto Dębica i Mosir Dębica.